Cześć! Pewnie się stęskniliście. Musicie dzisiaj zostać z nami, bo ogłaszam konkurs. Klub Podróżników BIT, który działa prężnie przy Uniwersytecie Ekonomicznym, od pół roku starał się zorganizować event, jakim jest Autostop Race. W ubiegłą sobotę ponad 1000 uczestników ruszyło w wyścig do Walencji. A teraz wróćmy do konkursu. Dla wszystkich autostopowiczów mamy zadanie specjalne. Należy wysłać nam swoje najbardziej przypałowe zdjęcie z podróży, a w nagrodę można otrzymać kupon rabatowy do Bubble Double Tea. A teraz chwila, na którą wszyscy czekali. Zapraszamy do obejrzenia materiału z festiwalu indyjskiego. Jaki fenomen odnalazł pan w Indiach? Ja w ogóle, jeżeli jadę w podróż, to jadę przede wszystkim jako dziennikarz. Bo podróż to jest dla mnie w pewnym sensie narzędzie mojej pracy. Nasze widzenie świata i widzenie różnych kultur jest bardzo stereotypowe. I my nawet stereotypowo patrzymy na Indie, co jest w pewnym sensie naszą bolączką. Bo musimy sobie uświadomić, że Indie to jest kraj, w którym mieszka 1 200 000 000 ludzi. Rano. My jesteśmy tylko i wyłącznie 40-milionowym narodem. Czym różni się tradycyjny dzień rodziny indyjskiej od tradycyjnego dnia rodziny polskiej? Co, nam się wydaje, że jedziemy do Indii, jedziemy do jakiegoś kraju totalnie egzotycznego. Kobiety poprzebierane w sari, kropki na czole, czary, mary, coś niesamowitego. Gdzie tam? Jedna z drugą wyjmuje, nie będę wymieniał nazwy, ale wyjmuje smartfon, czy tam jakiś tablet, wchodzi na Facebook. Wszystko jest tak samo jak u nas. Tak samo, tylko troszeczkę inaczej ubrani, bo troszeczkę inny klimat, troszeczkę inne jedzenie. Jaki jest pana ulubiony film Hindi cinema, zwanym na zachodzie Bollywood? Ja zachwyciłem się kinem takim poważnym, które też istnieje w Indiach. I jednym z przedstawicieli i prekursorów takiego poważnego kina, tak jak my znamy Akirę Kurosawę, japońskiego reżysera, to w Indiach jest taki gość, który nazywał się Satyajit Ray. Czy kultura indyjska wpłynęła na pana życie codzienne? Absolutnie tak. Jeżeli elementem kultury indyjskiej możemy nazwać kuchnię indyjską, to tak. To kuchnia indyjska zmieniła moje życie codzienne diametralnie, do tego stopnia, że stwierdziłem, że jedyne jedzenie, za którym tęsknię w świecie czy gdziekolwiek, ja zawsze tęskniłem za naleśnikami, pierogami leniwymi, do momentu, aż poznałem kuchnię indyjską. Jak ja bym był właścicielem restauracji indyjskiej, to już był taki. Wydał pan książki Moje Indie i Mój Egipt. Który z tych krajów polecił pan młodej osobie, która chciałaby wyruszyć w poszukiwaniu szczęścia? A, poszukiwaniu szczęścia niekoniecznie musimy jechać do kraju. Ja myślę, że szczęście bardzo szybko możemy znaleźć. To jest inaczej, jeszcze powiem, tak. Jest coś takiego, co się nazywa genius loci. Genius loci to jest duch miejsca. I mówi się, że Paryż to jest takie miejsce, które ma genius loci. Albo Rzym to jest to, tam jest ten genius loci. Nie. Ja myślę, że przede wszystkim genius loci zasadza się w ludziach, którzy w tym miejscu mieszkają. I przede wszystkim to zależy od tego, jakich ludzi spotkamy w jakimkolwiek miejscu na świecie, to ci ludzie będą przede wszystkim tworzyć atmosferę tego miejsca i tworzyć urok tego miejsca i tworzyć to, co będzie nas do tego miejsca ciągnąć. I my przede wszystkim szukajmy ludzi. Thank you.